Rozdział pierwszy Dobra, uderzamy do baru, żeby to uczcić. Stanowcza deklaracja mojego współlokatora nie zdziwiła mnie ani trochę. Kary Taylor miał prawdziwy dar wynajdowania powodów do świętowania, nieważne jak błahych czy absurdalnych. Uważałam to zawsze za część jego chłopięcego uroku. Jestem pewna, że skucie się w wieczór poprzedzający pierwszy dzień w nowej pracy to zły pomysł. Wyluzuj, Ewa. Kary siedział na podłodze w naszym nowym salonie pośród ciągle nierozpakowanych kartonów i próbował rozbroić mnie swym zabójczym uśmiechem. Harowaliśmy przy przeprowadzce już od kilku dni, a jego uroda wciąż lśniła. Smukły, ciemnowłosy i zielono oki. Kary należał do tego typu facetów, którzy zawsze wyglądają fantastycznie, niezależnie od sytuacji. Z tego powodu mogłabym patrzeć na niego zawistnym okiem Gdyby nie fakt, że był najdroższą mi osobą na świecie. Ależ ja wcale nie mówię o wielkiej balandze nalegał. Jedna lampka wina, no może dwie. Wstrzelimy się w happy hour i będziemy w domu przed ósmą. Nie wiem, czy uda mi się wrócić na czas. Wskazałam na moje spodnie od jogi i dopasowany sportowy top. Jak już zaliczę dystans stąd do pracy, chcę jeszcze iść na siłownię. To leć i załatw się z tym raz dwa. Karę filuternie uniósł doskonale zarysowaną brew. Wywołując jak zwykle uśmiech na mojej twarzy. Byłam głęboko przekonana, że któregoś dnia ta jego buźka za milion dolarów będzie zdobić billboardy i okładki magazynów mody na całym świecie. Nieważne czy i w jaki sposób by ją wykrzywiał, był powalający. A co powiesz na jutro po pracy? Zaproponowałam w zamian. Jeśli uda mi się przetrwać pierwszy dzień, będziemy mieli prawdziwy powód do świętowania. Zgoda. Wobec tego wypróbuję nową kuchnię i zrobię coś na kolację.